Blame it all on my roots. I showed up in boots, ruin your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. I saw the surprise, the fear in his eyes. I took his glass of champagne. Jesteśmy w centrum San Diego i tutaj w downtown, czyli tam, gdzie są wieżowce, dochodzi kolejka, no i stacja kolejowa jest niezwykła, wygląda jak kościółek, a to tylko stacja kolejowa. Oh, I got friends, low places. I guess I was wrong, I just don't belong. Then I've been there before. Everything is alright, I just say goodnight. Then I show myself to the door. Yeah, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower you're living in. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blue away. Już ponad 4 godziny jedziemy od San Diego. Tak, przejeżdżamy przez pustynię Mojave. Tutaj na tej pustyni znajduje się Dolina Śmierci. Jest to najbardziej gorący punkt na Ziemi. Najwyższa temperatura tutaj zmierzona to 57 stopni Celsjusza w dzień. Były temperatury trochę wyższe i w Afryce, i w Australii. Ale średnia temperatury w ciągu roku to jest tutaj najwyższa, w Dolinie Śmierci. Deszcze padają rzadko, ale jeśli pada, to jest ulewa, prawda? I dzięki temu jest mnóstwo roślinności. Prawie 90 gatunków różnych roślin pustynnych tutaj się znajduje. Myślę, że widoki nie są ciekawe, ale jedziemy tutaj tą drogą. Będziemy za chwilę przekraczali tutaj granicę Arizony, później Nevada po stronie północnej. A my będziemy wjeżdżali na drogę 66, tą szczególną z Chicago do Los Angeles. Pierwsza droga, która przecięła Stany Zjednoczone, która stała się początkiem rozkwitu Stanów Zjednoczonych. Także droga 66, my nią pojedziemy, no więc już czekamy, bo jest to marzenie każdego kierowcy i każdego turysty, aby tą drogą przejechać, gdzie było kręconych mnóstwo filmów. To jest historyczna droga, która połączyła Chicago z Los Angeles, która przebiega przez 8 stanów Ameryki Północnej. Jest Arizona i wszyscy cieszą się z 66. No, jedziemy już o 6 godzin praktycznie. Żeśmy teraz przekroczyli rzekę Colorado, jesteśmy w Arizonie. Następny stan, dlatego Bogu dziękujemy, bezpiecznie Bóg nas prowadzi. Te drogi pustynne, niesamowite, ale piękne. Słuchamy właśnie tutaj country, śpiewamy, modlimy się koronkę, także już godzina 15:20 i my wciąż mkniemy. 66! Blame it all on my roots. I showed up in boots, ruin your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. No, jesteśmy w typowo kowbojskim miasteczku. Tutaj właśnie
kręcą westerny, ale myślę, że ta zabudowa właśnie XVIII-wieczna jest taka charakterystyczna. Tutaj człowiek czuje się dobrze. Kiedyśmy oglądali Bonanze, te wszystkie właśnie filmy kowbojskie, to te zabudowy były nam tak bardzo bliskie. Dzisiaj możemy tego dotknąć i cieszyć się tym, że tutaj właśnie w takim miasteczku Williams, miasteczku, które jest taką bazą wypadową do Grand Canyon, tutaj gromadzą się ludzie, którzy chcą przenocować i chcą dosięgnąć piękna. Dzisiaj niedziela. Myślę, że Pan Bóg da nam przeżycie niezwykłego piękna właśnie w Grand Canyon, ale tutaj samego rana, już o godzinie 8 robimy zdjęcia, cieszymy się i Bogu dziękujemy za piękno tego świata i za inną zabudowę i za ten powrót właśnie do lat tutaj 20., 30. XIX wieku.